Przemysław Kania z Bolesławca kończy w tym roku szkołę średnią, a na swoim koncie ma wiele filmów i dokumentów o ważnej tematyce. To niezwykle zdolny artysta-filmowiec, który już został doceniony na festiwalach filmowych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in. za film Żołnierze Wyklęci Antoni Stachura. Zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni. W ostatnim czasie za film Sten – Historia Pukantego został wyróżniony na festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Za sięganie po tematy ważne został wielokrotnie nagradzany w kraju i w swoim mieście. Już 3 razy został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta za promocję Bolesławca. Skąd w młodym człowieku bierze się chęć nakręcenia własnego filmu? Czy patriotyzm dziś jest nadal na czasie? O swojej pasji, kolejnych produkcjach i marzeniach opowie dziś Przemysław Kania. Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że film to jest to, co chcesz robić? Ja sobie chyba jeszcze tak naprawdę nie do końca zdałem z tego sprawę, bo to, czy będę chciał to robić, wszystko zależy od tego, czy spełni się ten mój plan pójścia do właśnie tej wymarzonej szkoły, do której chcę pójść, do Łodzi. Ale to zacznijmy od tego, że już w gimnazjum tworzyłaś filmy, czy to może wcześniej też było? Wcześniej to bardziej były takie jakieś... To było tak, jak małe dziecko, które ma 8 lat, robi jakiś filmik na YouTubie. To było coś tego typu, ale próbowałem coś tam tworzyć po jakiejś koncepcie takich seriali. Jeszcze to było w grze komputerowej robione wszystko. Czyli już w podstawówce. Tak, ale to była bardzo amatorka, jeśli mogę tak to powiedzieć. Więc to ja dzisiaj w ogóle nawet już nie mam tych materiałów, nawet chyba nie chciałbym ich widzieć. Bo to już tyle lat, że nawet swojego głosu z tamtego momentu nie potrafię znieść, a co dopiero oglądanie jakichś produkcji filmowych, powiedzmy. Ale czyli interesowało Cię to już dużo wcześniej? Tak, można tak powiedzieć. A było tak, że oglądałeś jakiś film i się zastanawiałeś, jak to powstało, jak ta scena była kręcona, czy po prostu oglądałeś tak jak każdy? Po prostu oglądałem tak jak każdy, nie było wtedy nic takiego emocjonującego we mnie, żeby zobaczyć, o, że to jest robione na przykład na MasterShocie, jak genialna gra aktorska czy coś. Tylko był jakiś taki ulubiony film i wtedy mi się podobał albo się nie podobał. I w gimnazjum jak to się zaczęło wszystko z tym filmem? W gimnazjum to tak strasznie niechcący się to wszystko zaczęło, bo najpierw zrobiliśmy relację z jakiejś konferencji, która była w szkole dla telewizji. Wtedy w ogóle nawet nie myślałem, że będę coś takiego robił, a potem pan Szymon Głogowski, który mnie uczył informatyki i był opiekunem telewizji szkolnej, dał nam takie zadanie, macie zrobić film ekologiczny. No i właśnie z tego wyszedł pierwszy film. Jak ten pierwszy film skończyliśmy, no to chcieliśmy po prostu robić dalej i już potem machina cała poszła. Co było dalej? Kolejne filmy? Tak, dalej były kolejne filmy. Potem też zostałem po odejściu pana Szymona szefem telewizji gimnazjalnej, więc już jakoś tych filmów wychodziło wtedy bardzo dużo, czasem kilka w tygodniu nawet takich różnych relacji czy coś. I to były takie krótkie dokumenty, tak? Raczej? Tak, takie krótkie jakieś relacje. Fabularne to wychodziły generalnie raz na rok. A te fabularne, jak to się zaczęło, że chciałeś zrobić taki film? Bo do tego już potrzeba całej ekipy, aktorów i tak dalej. Działało to mniej więcej tak, że jak dostaliśmy to zadanie, to generalnie nie chcieliśmy się dzielić na małe grupki, tylko zaczęliśmy się łączyć w takie większe. I w sumie tylko moja grupa ukończyła film, ale to też ukończyła film, jakoś chyba to było w dzień rozstania świadectw w pierwszej klasie gimnazjum, więc już troszkę po czasie skończyliśmy, ale nie było żadnych konsekwencji. Jakoś też było tak, że koledzy z klasy, którzy nie byli w naszej grupie od informatyki, też chcieli zaangażować się w projekt. Więc zaczęła się tworzyć taka grupa, nas chyba było wtedy około 15 osób nawet, więc to była prawie połowa klasy. No a potem już była większa produkcja, gdzie było prawie 40 osób i powstał taki dłuższy 50-minutowy film, który był już wyświetlany w CIK-u. I to ty byłeś tym reżyserem? Tak. I zawiadowałeś wszystkim? Tak, niestety to byłem ja. Niestety. Niestety. Ile filmów zrobiłeś już? Fabularnych, takich powiedzmy, które nie były pod kątem jakiegoś konkursu o papierosach czy coś.
Gdzieś koło 10 chyba, tak mi się wydaje. Nie chcę też dokładnie mówić, bo generalnie w ciągu tych 5 lat, od kiedy w ogóle robię filmy, to się tych filmów zrobiło tyle, że to ciężko mówić. Właśnie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że obchodzisz 5-lecie swoje. Tak, 22 marca. Tak, taki pierwsza wielka rocznica. 5 lat, 22 marca 2013 zaczęliśmy zdjęcia do filmu Ekomafia. No właśnie, Ekomafia, Wyrok 2014, Druga strona 2015, Niewierna 2016, Sten, Historia pukantego 2017. Takich kilka filmów sobie wypisałam, tak. Rok po roku powstawały. Powiedz, po jakie tematy najchętniej sięgasz? Aktualnie sięgam po takie historyczne, bo ostatnio właśnie od tej Niewiernej. To był film o miłości. Tak, to był film o miłości. Tylko że miłość, jak się okazało, nie to wszystkich trafia. Więc naprawdę? Naprawdę. Zwłaszcza jeśli to jest miłość nastolatków, chociaż ten film ma najwięcej wyświetleń na moim YouTubie. A jednak. Taki paradoks. A ostatnio to są bardziej filmy historyczne, bo też to są filmy, które są puszczane na festiwalu w Gdyni, na dokumentalnych filmach. Więc bardziej to w tym kierunku teraz idzie niż tam też zdobyłeś nagrodę, prawda? Tak. Co to było? W zeszłym roku to było pierwsze wyróżnienie. Na festiwalu filmów dokumentalnych w Gdyni. Tak. Niepokorni, niezłomni, wyklęci w konkursie Młodzi dla Historii, drugie miejsce. A dlaczego sięgnąłeś po temat historyczny? Historię lubisz? Historia jest ci bliska? No gdzieś to od dziecka właśnie tak we mnie siedzi ta historia, bo jakoś nigdy nie lubiałem jakby mniejszych jakichś takich, że kreskówki oglądałem bardzo chętnie, ale powiedzmy bardziej ciekawiły mnie różne takie czarno-białe filmy, jakieś czarno-białe zdjęcia. Nawet tutaj kiedyś pamiętam, siedziałem, coś oglądałem i gdzieś to tak we mnie zostało. Czyli prawdziwe zdarzenia. Chyba tak. A sięgasz po te wydarzenia historyczne, czyli jest to trochę związane z patriotyzmem. Patriotyzm jest teraz modny wśród młodych ludzi? Nie chciałbym używać słowa modny. Powiedzmy, że teraz więcej osób, ogólnie dużo więcej mówi się o patriotyzmie i gdzieś właśnie ci młodzi ludzie, na przykład z mojej klasy, parę osób, czy generalnie jak widzę w Polesławcu, zaczynają się interesować tymi tematami i też to właśnie pokazała frekwencja na premierze polesławieckiej filmu Sten. Czyli chcą wiedzieć, nie chcą być bierni. Tak, zwłaszcza jeśli to są lokalni bohaterowie. Właśnie, opowiedz chwilę o tym ostatnim filmie, bo to jest lokalny bohater. Człowiek, który już nie żyje. Dlaczego jego historię wybrałaś? Tak naprawdę jego historia, bo w 2014 zacząłem robić film o polesławieckich żołnierzach wyklętych na konkurs ogólnopolski. I sobie wybierałem tak po kolei. I jak już zrobiłem ten pierwszy film, powiedzmy gdzieś ta moja kariera zaczęła troszeczkę napierać tempa. I Krzysiek Rajczakowski podrzucił taki pomysł, że może o Stefanie Pukantym zrobić film. Sobie pomyślałem, no okej, ale... Z sowieckiego ZHP, tak? Tak. Jeszcze wtedy Muzeum Ceramiki. I tak jakoś to poszło, że zobaczyłem tę historię, ale pomyślałem, że chyba na razie nie jestem gotowy zabrać się na tak skomplikowaną historię i wolę z nią to poczekać trochę. No i jak jest 5 takich żołnierzy wyklętych, którzy związali się z Polesławcem, o których możemy więcej powiedzieć, zrobiłem o 4, został Stefan Pukanty i pomyślałem, że fajnie by było zrobić jakiś taki szerszy film, bo to jest też dużo większa historia, którą bardzo ciężko skrócić do 5 minut, co próbowałem i co zrobiłem, ale nie oddaję tego wszystkiego, co jest w tej większej wersji. Do tego filmu zaangażowałeś pana Zdzisława Abramowicza, lokalnego historyka, regionalistę, wspomnianego z ZHP. Uciekło mi nazwisko pana Rajczakowskiego. Tak. A jak tworzyłeś inne filmy, te takie tworzone wspólnie z młodzieżą? To jest jakaś stała ekipa, która z tobą pracuje? Czy robisz może jakieś castingi? Jak to wygląda? To było tak, że brałem ludzi z klasy. Bo generalnie już od jakiegoś czasu nie robię w ogóle fabuł, ale teraz pod kątem właśnie szkoły filmowej coś próbuję zrobić, ale to już raczej wyszło tak, że ludzi ode mnie z klasy nie będzie też ze względu na maturę i też pracują, zarabiają sobie dorywczo, więc zaczynam angażować też ludzi, z którymi w ogóle wcześniej nie współpracowałem. A tak to zawsze był taki pomysł, jak Niewierną robiliśmy w pierwszej klasie liceum, to jeszcze wtedy tak trochę luzu, teraz w trzeciej już nie ma. Ale są chętni, tak? Żeby zagrać w filmie, żeby pomóc. Są.
No są bardzo chętni i też zawsze to w nich podziwiałem, że nie boją się występować przed kamerą i potem pójść zobaczyć ten film w kinie. Co też dla nich, przynajmniej wiem, porozmawiałem z częścią na ten temat, że dla nich to było takie wyróżnienie, że mogą siebie zobaczyć i też mogą wejść na scenę, zaprezentować się przed publicznością. Czyli castingów na razie nie było, ale może nie, będą. Bardziej castingi to są tak, że po prostu patrzę, kto mógłby zagrać główną rolę i wtedy rozmawiam z tą osobą. A sam też grałeś w swoich filmach. Tak, ale już nie gram, na szczęście. Już kończysz z tą historią? Na razie jest teatr, ale w filmie raczej wolę stać za kamerą, żeby wszystkiego to pilnować, niż wchodzić przed i żeby film miał na tym ucierpieć. Może tak jak Hitchcock by się pojawiał gdzieś znienacka. No kiedyś to bardziej na dłużej się pojawiałem, potem coraz krócej i raz się właśnie zdarzyło, jak robiłem właśnie pierwszy film z moją obecną klasą w styczniu 2016, że tak pojawiłem się właśnie w trzech scenach się pojawiłem, takich bardzo epizodycznych, więc pojawiam się w takich fajnych momentach, żeby ewentualnie rozweselić całą sytuację. Twoja praca została też dostrzeżona w Bolesławcu. Otrzymałeś już dwie nagrody, stojące zresztą tutaj, od prezydenta miasta Bolesławca za promocję Bolesławca. Tak. Czy to jest jakaś motywacja do dalszego działania, czy to się dzieje? To jest duża motywacja i ogromne wyróżnienie, bo z tego co wiem, nikomu się nie udało dostać dwa razy z rzędu nagrodę jako taka, jak to mówili, jako taka pierwsza osoba, jeśli chodzi o kulturę. Czyli 2015-2016. Tak. I zobaczymy, czy będzie 2017, chociaż tutaj się już nie nastawiam, bo pan prezydent na gali mówił, że to zazwyczaj nikt nie dostaje dwa razy z rzędu, więc ja nie oczekuję jakiegoś podziękowania wielkiego czy coś, bo po prostu... Robisz to, co lubisz. Właśnie, w tym sensie. Teraz się przygotowujesz też do matury, bo tak. W tym roku będziesz maturzystą. Mhm. Masz czas na swoją pasję? Staram się trochę znajdować czasu, chociaż już na takie poważniejsze filmy fabularne czy dokumentalne, fabularnych już praktycznie nie robię, dokumentalne. Ostatni to był ten, który robiłem w lipcu, od tamtego czasu nie było jakoś specjalnie dużo możliwości czasowych, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, ale działam, próbuję budować naszą redakcję młodzieżową bolesławiecką, żeby rozrosła się w ciągu najbliższych lat. No, powiedzmy też... widzom, co to jest, bo może nie wiedzą. Gdzie działasz? Redakcja Młody Bolesławiec, nie. Czy mogę mówić, przy jakiej telewizji? Bolesławieckiej, przy tak? Przy telewizji Bolesławieckiej. Działamy, teraz jesteśmy szerzej... To jest młodzieżowa taka grupa, tak. Która działa przy telewizji. Tak, działamy przy telewizji, ale na razie mamy tam jeden program z czterech. Może inne też zostaną w telewizji puszczone, chociaż niektóre są takie programy, które powiedzmy w telewizji... przynajmniej na razie nie przystoi takich programów pokazywać. Chodzi mi o to, że one są... dużo bardziej swobodne, jeśli chodzi o twórczość, bo mamy też... Czyli to YouTube pozostaje chyba. Tak, bo jeśli chodzi, mam na przykład ważne pytania, gdzie są pytania pod tytułem jaki jest sens życia człowieka, jest to bardzo żartobliwa odpowiedź. Mamy też program taki bardziej serial chyba, o tym jak wygląda właśnie w redakcji praca, bardziej z mojej perspektywy. I to powiedzmy też ze względu, że pojawiają się tam wulgaryzmy i tak dalej, nie wiem, czy będzie telewizja chciała puszczać takie rzeczy. No nie wiadomo, chyba że po 22. No. A powiedz, jakie plany, jaki kolejny film, jaka tematyka też? Na razie jest jeden scenariusz, który czeka na realizację. Film pod roboczy tytuł Zobaczyć śmierć na podstawie rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. Więc tak bardziej po to, że jestem na humanie, wybrałem sobie takie coś do stworzenia, bo chcę powoli troszkę wrócić też do fabuły, ale nie chciałbym robić powiedzmy z takim rozmachem 15-osobowej ekipy, bo to jak się okazało przy Niewiernej, przy tym wszystkim, co się działo za kulisami, to jest bardzo ciężka praca i czasami też przykra. A jakie plany szersze, co po maturze, już zdanej w tym momencie, załóżmy? Mam nadzieję, chociaż na razie się nie zapowiada, że miałbym nie zdać, oby. Plan jest na łódzką szkołę filmową, do której też się szykuję. Zacząłem ostatnio właśnie też zdjęcia robić, zapraszać właśnie przyjaciół na sesje różne i robić im zdjęcia z różnych też wydarzeń. Czasami gdzieś tam się pojawiam, ostatnio w Poznaniu. Wczoraj na Jasnej Górze akurat mi się nie udało nic, bo nie brałem aparatu, chciałem to przeżyć bardziej duchowo wszystko. No i
próbuję robić te zdjęcia, muszę napisać jeszcze trochę jakichś tam scenariuszy, jakichś tam pomysłów, jakichś interpretacji. Tak, właśnie, zbieram materiały. No i mam nadzieję, że oby się udało, nie? A marzenia twoje? Mieć dom pod koniec życia już w Kanadzie, zapracować sobie na to wszystko i spokojnie już tam gdzieś, powiedzmy, jak się uda z tą całą karierą filmową, po prostu żyć tak, żeby mi niczego po prostu nie brakowało. I oglądać filmy. Tak, i być z ukochaną kobietą. No, Tego ci życzę. I bardzo dziękuję za rozmowę. A jeszcze może na koniec ustalmy, że umawiamy się na kolejny program w Świecie Pasji. Jak już będziesz na przykład po szkole filmowej i będziesz realizował kolejny film. Dobrze. Tak? Obiecuję. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję.